A w dzisiejszym odcinku Oppo Find X 5 Pro. Jesteśmy w Rzeszowie na peronie zachodnim. Piękna pogoda, że miejmy nadzieję, że tam nam obiektyw nie zaparuje w tak piękną pogodę. Jesteśmy w 4K, 30 klatek na sekundę. Standardowo podejdziemy sobie pod informacje i zrobimy zbliżenie. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 20x to jest najwięcej. Wróćmy sobie troszeczkę, aż się zrobi, deklaruje się. 10x. 5, 4, 3, 2, 1. No, 1 jest teraz. Dajmy dźwięk. Czyli raczej tak do telefoto to tak nieźle, ale też nie jest najlepiej. I teraz jesteśmy w normalnym lędzie, bo wcześniej byliśmy w szerokim. I porównasz sobie stabilizację z innymi smartfonami, które tutaj były wykonane, sprawdź inne wideo. Dzisiaj mam piękną pogodę, nie ma wiatru i ciepło jest, bardzo ciepło. Nawet się pan tam widzę opala. No i panie kolego, tak to wygląda. Stabilizacja w głównym lędzie wygląda na bardzo dobrą, nawet zacną. Przejdźmy sobie w szeroki kąt. Tu już jakby troszkę gorzej. Tu się zmienia lens na inny. Przejdziemy sobie do końca i tam będzie Detroit, na którym zrobimy telefoto. Jeszcze kawałek. Jakiś pociąg przyjedzie za chwilę. Myślę, że wystarczy. Bardzo daleko, żeby poszli. No dobrze. Niech będzie zawsze mniej więcej przy tym, tutaj robimy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20x. Zróbmy troszeczkę sobie. 15, 10 i wróćmy całkowicie do 3. To jest 3. Na 3x całkiem nieźle. Dobra, wróćmy sobie do szerokiego kątu. Teraz, panie kolego, obracam smartfon. To nie jest przednia kamera, smartfon jest obrócony. I to jest, panie kolego, nie. Cała długość mojej ręki. Moja ręka jest wyciągnięta maksymalnie. Tak to wygląda. A teraz, żeby przejść w przednią kamerę, muszę niestety wyłączyć nagrywanie, co w innych smartfonach jak Samsung jest zbędne, gdyż można przyciskiem automatycznie podczas nagrywania przejść, a tutaj niestety nie można, dlatego Samsung ma tą przewagę. To może jeszcze poczekamy sobie na ten pociąg do Krakowa, a przy okazji zrobimy test autofokusu. I tak jak widzimy, ten autofokus jest w szerokim kącie. A propos, no to jest szeroki kąt, ale to nie jest tak szeroki jak w Samsungu, na przykład w Galaxy S21. I z tego względu mogą zrobić ten autofokus, bo to jest taki szeroki kąt, niby szeroki, ale niby nie aż tak. Podejrzewam, że na 0,5
nie daliby rady tego zrobić. Ale chociaż nie jestem inżynierem, więc nie wiem, ale takie mam podejrzenia. Takie są podejrzenia. Stąd jest 06, a nie 05. Na przykład w takim smartfonie jak Samsung Galaxy S22 Ultra. W sumie w S22 standardowym jest też 06 i nie ma autofokusu, więc ciężko powiedzieć. Ale dlaczego tak bije o ten autofokus? Bo jest to bardzo przydatne przy nagrywaniu. W wszelkim kącie. Jedzie ten pociąg, na który wszyscy czekali. Oppo ma też również fantastyczną opcję, gdy długo nagrywamy, długo, czyli powiedzmy 5 minut, wygasza się ekran, żeby nie marnować energii. Najpierw wygasza się częściowo, a później całkowicie. No to jest bardzo dobra funkcja. O, pociąg. No, ale nie pojechał tak daleko, jak chciałem. Także jest ten pociąg. Dobra. Pojedzie? Bardziej? Co on robi tak? Jedzie, nie jedzie, hamuje. Dobra. To tam pociąg pociągiem. Idziemy dalej. Trzeba by przetestować przednią kamerę i makro. Zaczął wiatr. To wykrakałem. Tam w tle chyba widzę, że już idzie chmury, dlatego pojechałem rano. Powiedzmy, że rano jest 10. Żeby tych chmur... No żeby... Bo podejrzewałem, że później będzie już słabo. A zawsze rano jest ta pogoda dość słoneczna. Zejdźmy sobie w szerokim kącie. Zaraz pojedziemy na przedni. Jak pójdziemy niżej, to będzie mniej wiatru, wiecie? Dobra. Dobra. Takie skrupulatne testy to tylko u mnie, bo większość youtuberów widzę, że po prostu no, nagrywa. Dobra, cześć. No. Tak. Jest dobrze, nagrywam. Czasami nie jest dobrze, bo kupujesz smartfon i okazuje się, że nie ma fix focusu, nie, że ma fix focus, albo że nie ma, że nie ma. Że słabo ostrzy, że coś się tutaj grzmici. Na razie kondensacji nie ma, bo jest ciepło. Bardzo ciepło. Więc spoko. No dobra, wyłączmy. Przednia kamera w bardzo szerokim kącie. To jest pełne wyciągnięcie mojej ręki. Jak widzimy, mamy tutaj bardzo dużo miejsca. I to jest ten, moim zdaniem, deal breaker, czyli ten smartfon wyróżnia się właśnie tą przednią kamerą, że jest w szerokim kącie, w bardzo szerokim kącie. Jak zdjęcia można zrobić bardzo szeroko, jak i wideo. To jak widzimy, niestety wideo tylko Full HD, co w tej cenie smartfona. No to jest to bardzo dziwne, z tego względu, że to jest przedział cenowy najdroższych smartfonów. Zwykłych, nie składanych, takich jak iPhone Max 13 Pro Max, jak i Samsung Galaxy S22 Ultra, które są napakowane najnowszą technologią. No tutaj to jest taka różnica dla ludzi, którzy dużo filmują, tak, dla takich przeciętnego człowieka, który używa przedniej kamery raz na rok, no to nie ma znaczenia żadnego. No ale taka osoba raczej nie kupuje, no nie wiem, ludzie różne rzeczy kupują z różnych przyczyn. W każdym razie, nawet gdy zegnę rękę, to jeszcze mieszczę się mniej więcej w kadrze i łatwo mi to trzymać. Mogę sobie zmienić na bliżej lub dalej, ale to są minimalne. Czy jest autofokus? Nie ma, jest dodatkowo jeszcze fix focus. OnePlus 10 Pro wygląda z przodu identycznie, aczkolwiek ta kamera nie jest taka szeroka jak... Znaczy OnePlus nie ma takiej szerokiej kamery jak Oppo. Więc tu jest to wyróżnienie. Innych wyróżnień nie widzę. Tak jak Find X3, poprzednik, miał mikroskop, taki, którego żaden smartfon nie miał. Find X2 miał stabilizację. Taką, którą żaden inny smartfon w tym czasie nie posiadał, nawet najnowszy iPhone. W tym czasie, bo później
to się zmieniło. No i ten ma ten szeroki kąt, bo nic poza tym specjalnego tutaj nie widzę. Ale to już zostawmy na pełną recenzję. Zbiera się wiatr, zaraz będzie pewnie lało. Także ja uciekam. Na końcu jakieś zdjęcia dam. To sobie zobaczycie, jak w szerokim kącie takie zdjęcie sobie radzi. Najfajniejsze, że nie zaparował. O, chociaż już widzę, że chyba coś, kondensacja, tak? No nie. Wydawało mi się, czyli musi być mniej więcej ile jest dzisiaj? 8, 9, 10 stopni, żeby ci nie zaparował. Co dziwne, gdyż ten smartfon według informacji na internecie ma IP68 Water and Dust Resistance, czyli odporność na wodę i deszcz. Może moja sztuka jest jakaś uszkodzona. Ta plomba była przerwana. Ciężko powiedzieć. Nie można tutaj spekulować, bo może faktycznie to jest tylko ta sztuka. Pozdrawiam i polecam.